echa wymuszenia lądowania samolotu Ryanair. Eksperci wskazują na stworzenie zagrożenia rada i co? Wprowadzanie w błąd pilota Ryanair stwarzało zagrożenie. Eksperci Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ICAO, będą uzupełniać raport w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu Ryanair. Rada potępiła wprowadzanie w błąd pilota. Fałszywe informacje zagrażały bezpieczeństwu lotu, podkreśliła. W świetle niektórych nowych informacji związanych z wydarzeniami dotyczącymi lotu FR-4978, Rada zwróciła się do zespołu dochodzeniowego i całą kontynuację pracy w celu określenia brakujących informacji, włączając w to informacje o trwających postępowaniach karnych oraz innych dochodzeniach i o przedstawienie raportu z dalszych ustaleń. Napisano w poniedziałkowym komunikacie biura prasowego po posiedzeniu Rady ICAO, która zajmowała się raportem zespołu dochodzeniowego w sprawie wymuszenia lądowania w Mińsku samolotu Ryanair w dniu 23 maja ubiegłego roku. Białoruskie władze aresztowały wówczas dziennikarza Romana Pratasewicza. Jednocześnie Rada przypominała, że przekazywanie fałszywych informacji, które zagrażają bezpieczeństwu lotu, jest przestępstwem w rozumieniu konwencji montrealskiej i w tym kontekście stanowczo potępiła podobne praktyki. Rada wysoko oceniła jakość przedstawionego w połowie stycznia bieżący rok raportu. Niektóre państwa Rady wyraziły obawy dotyczące luk w informacjach przekazanych przez Białoruś i niespójności w dowodach dostępnych podczas dochodzenia oraz podkreśliły, że zagrożenie bombą podczas lotu FR-4978 było w zamierzony sposób nieprawdziwe i zagrażało bezpieczeństwu podczas lotu. W poniedziałkowym posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele państw wchodzących w obecny skład Rady i co? A w dyskusji wzięli udział także przedstawiciele Polski, Litwy, Irlandii i Białorusi. Eksperci będą pracować nad nową wersją raportu i dopiero ta zostanie przekazana sekretarzowi generalnemu ONZ. Wersja udostępniona w styczniu zawierała m.in. informacje, że kiedy raport był tworzony, niektóre państwa wciąż prowadziły własne dochodzenia. Chodziło m.in. o komunikat polskiego rządu z 9 grudnia 2021 o prowadzeniu śledztwa w sprawie informacji pozyskanych od białoruskiego kontrolera lotów. Zespół dochodzeniowy nie miał dostępu ani do nich, ani do tego świadka. Raport ekspertów ICAO z tak zwany zespołu dochodzeniowego ustalającego fakty Fact-Finding Investigation Team, FIT, dwa tygodnie temu został przekazany wszystkim 193 państwom członkowskim Rady. 19 stycznia bieżący rok. Raport udostępniono dziennikarzom. Według ustaleń, alarm o bombie na pokładzie samolotu Ryanair, który w maju ubiegłego roku został zmuszony do lądowania w Mińsku, był fałszywy. Pilot Ryanair podjął decyzję o lądowaniu w Mińsku, gdy powiadomiono go o ładunku wybuchowym. Z samolotu wyprowadzono pasażerów, jednym z nich był aresztowany wówczas Roman Pratasewicz wraz z partnerką. W raporcie opisano wydarzenia, które rozpoczęły się od informacji przekazanej lotowi Ryanair w niedzielę 23 maja 2021 rok, chwilę po wejściu lecącego zatem do Wilna samolotu w przestrzeń powietrzną Białorusi. O 12.30 czasu lokalnego pilot lotu FR-4978 usłyszał od kontrolera w Mińsku, że mamy informacje od służb specjalnych, że macie bombę na pokładzie i że może ona zostać aktywowana nad Wilnem, wynika z transkryptu. O godzinie 12.25, według władz białoruskich, lotnisko w Mińsku miało otrzymać na ogólną skrzynkę mail w języku angielskim z żądaniem zaprzestania przez Unię Europejską poparcia dla Izraela i groźbą, że w samolocie jest bomba. Nadawca maila miał skrzynkę na szwajcarskim serwerze. Kiedy samolot Ryanair był nad Ukrainą, zostały w ciągu 3 minut wysłane 4 maile do lotnisk w Wilnie, Atenach, Sofii i Bukareszcie. Niecałe 5 minut po wejściu FR-4978 do przestrzeni powietrznej Białorusi, kolejny mail trafił do Kijowa. Dopiero 22 minuty później mail trafił do lotniska w Mińsku. Jednak władze białoruskie twierdzą, że otrzymały pierwszy mail o 12.25 czasu lokalnego, ale potwierdzone przez Szwajcarię jest tylko istnienie maila z 12.56.
Raport zwrócił uwagę na inne niejasności i braki w informacjach. Na przykład, w Mińsku prowadzący dochodzenie nie mieli możliwości rozmowy z kontrolerem lotu, który nadzorował lot Ryanair. Wątpliwości budził przebieg ewakuacji pasażerów po lądowaniu w Mińsku. ICA to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 rok i obowiązującej od 1947 rok. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje właśnie Rada ICAO. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jest agendą ONZ. Jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu. W Radzie ICAO w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO.